często ludzie z tego, co wiem, czy na filmach zaczynają dzień od tego, że nie wiem, sprawdzają sobie pocztę. Ja jak jestem sama, to wstanę, ubiorę się, włączam jakąś muzykę, przygotowuję sobie posiłek. Maluję się wtedy, kiedy idę na jakąś imprezę. Raczej na co dzień się nie maluję. Nie umiem tego robić. Czasami po jakiejś takiej imprezie zapominam zmyć z twarzy tego makijażu. No a na drugi dzień się wygląda różnie. A kamera gdzie jest? Są dwie. Jedna jest naprzeciwko Was, a druga jest tu, gdzie mój głos. Jeśli mam ochotę zobaczyć, jak ktoś wygląda, po prostu się pytam, czy mogę dotknąć twarzy. Jeśli ktoś, dana osoba się zgodzi, to wtedy mogę sobie popatrzeć, jak ktoś wygląda. Na przykład, że nie wiem, tutaj jeszcze troszkę nie ma takiej gładkiej twarzy, że troszkę musiałby tutaj się dogolić, tak? Czy ma fajny nos, usta. Interesujące uszy. Nie wiem, no po prostu w ten sposób patrzę na twarze. To jest twarz mojego najbliższego. Jedzę tego. Widziałem, a tu mieszkałem w Szczecinie przez to prawie 20 lat. Także znam Szczecin i znam centrum przynajmniej bardzo dokładnie. A to trzeba też trochę się wsłuchać, trochę. Szczecin jest rozproszona, także ona jest rozproszona tym, że jedzie tramwajem, to już w ogóle jest przeżycie, nie? Czy sama jedzie to już. Tak. No niestety jeszcze jakoś troszeczkę tramwaje we mnie lekki strach wzbudzają. Poszliśmy do szkoły masażu z osobami widzącymi. Nauczycielka nam pokazywała wszystko. Zresztą to był pierwszy rocznik w ogóle tego kierunku w tej szkole. Także też wiele rzeczy nie było wiadomo, jak robić, bo to byliśmy, że tak powiem, świeżynką. Doskonale nam pomagali we wszystkim. Nauczycielka była perfekcyjna naprawdę, jeżeli chodzi o pomoc. Dla Justyny to jest też pewna forma właśnie rehabilitacji, że ona to też ruchowo czy tam orientacyjnie też się trochę tym, poprzez ten masaż, poprzez tą szkołę też się trochę rehabilitowała, nie? Mm-hmm. Kontakt z ludźmi, takie, no, nauka trochę życia, powiedzmy, nie? Mm-hmm. Takiego kontaktu z chorymi, bo to strasznie uczy pokory. Dla mnie to dosyć ruchliwe miejsce. Wiem, że tutaj jest dużo różnych kawiarni, z tego co mi znajomi opowiadają, czy byłam tu gdzieś w jakichś ogródkach piwnych, ale jest to dosyć ruchliwe miejsce, ale takie też, na którym można, nie wiem, usiąść, trochę odpocząć. Nie wiem, ciężko mi sobie całe wały ogarnąć wzrokiem. Móc znowu widzieć. Być szczęśliwym chyba. Tak. Dogadywać się. Mieszkanie już jest, także to wszystko będzie się jakoś toczyć powolutku. Może praca jakaś. To by się przydało. Praca i świadomość, że jesteśmy komuś potrzebni. No kolor to tylko teoria niestety, jak matematyka czy fizyka, pojęcia abstrakcyjne dla mnie. Zresztą ja chyba zawsze byłam humanistką,
nigdy jakoś nie, nie byłam umysłem ścisłym. No kolory na przykład jak uczą mnie teoretycznie, że śnieg jest biały, ale też, że suknia ślubna jest biała. No ale widzisz, jak dotkniesz śnieg, to widzisz, że zimne w ręku, a jak dotkniesz suknię ślubną, no to zupełnie inne wrażenie, tak? Dla mnie to takie trochę abstrakcyjne, bo wiem, że na przykład niebieskie jest niebo, ale nieba nie dosięgnę, nie dotknę ręką. Bardzo proszę, niech pomogą, bo to czasem pomaga. Znaczy pomaga im, że nam pomagają, nie? Czy mi pomagają, nie? Ja staram się samemu radzić sobie tam z różnymi tego rodzaju takimi, nie wiem, czy zakupy, czy tam gdzieś chodzenie, ale gdzieś na przykład gdzieś zbłądzę, to się tylko wypytam, gdzie jestem i tak dalej, nie? Czy jakieś trudne skrzyżowanie, żeby przejść, to wtedy chętnie pomagają, tylko że nie umieją pomagać czasami i no różnie pomagają. Biorą pod rękę, albo za rękę, albo za laskę, co najgorsze i ciągną, nie?